Cześć, czwórka z tej strony. Jak wiecie albo nie wiecie, bo zaraz się dowiecie, zapowiedziano nowego Dungeon Keepera, który ma być duchowym spadkobiercą poprzednich części, ale niepełnoprawną nową częścią, ponieważ ma być to Dungeon Keeper Mobile. Właśnie. I ja się pytam, co poszło źle w procesie analizowania, w jaki sposób ta gra powinna być duchowym spadkobiercą Dungeon Keepera? Co poszło nie tak? Dlaczego musieliśmy skrzywdzić tak rogacza, który teraz wygląda jak jakaś mała przytulanka? Chociaż nawet dobra, nieważne, duża przytulanka z zaokrąglonymi rogami, wesołym pyskiem oraz kosą, która jest pokryta dżemem. Ale to nawet nie jest najgorsze. Nie wiem, czy kojarzycie, jak kiedyś wyglądał rogacz, dlatego posłużę się tutaj pewnym malutkim wycinkiem, który do tej pory wisiał u mnie nad łóżkiem. A spójrzcie, co stało się z czarną damą? Nie wiem, o co chodzi. Została zminiaturyzowana. W tej chwili czarna dama będzie malutkim, upierdliwym, czymś, co wygląda jak mała Mi z Muminków, tylko jest dziwnie ubrana w fiolecie. No proszę was, co się dzieje? Ale to nie jest koniec! To nie jest koniec, niestety. Spójrzmy na screena pokazującego mapę. Nie wiem, czy możecie od razu to zauważyć, ale ja wam to powiem. Każdy z tych pokoi jest identycznej wielkości. To oznacza, że już nie będziemy sami sobie budować pokoi. To już nie będzie tak, że projektujemy własny loch, tylko korzystamy z jakichś gotowych komponentów. A może nawet nie będziemy mogli wybudować własnego lochu? Bo to też nie jest pewne. Masakra. Nie wiem, dlaczego nie mogą wydać normalnego Dungeon Keepera trójki. Przecież ludzie by się o to zabijali. Nie, wydadzą jakąś popierdółkę na mobile'a, tak żeby można sobie było ciskać to w czasie jazdy do pracy i z powrotem. No dobrze, nawet byłabym szczęśliwa, gdyby chociaż trochę nawiązywało to klimatem, czy kreską, czy czymkolwiek do oryginalnej produkcji, ale tutaj mamy do czynienia z jakimś wytworem dla pięciolatków, który ośmiela się nosić tytuł Dungeon Keeper. Nie no, totalna masakra. Chuj bombki strzelił. Świąt nie będzie. Dziękuję, dobranoc.